Siemanko, tutaj Camper, a to jest pierwszy odcinek z Dead by Daylight. Dzisiaj zagram sobie zabójcą, mimo że odcinki z Dead by Daylight planuję na multiplayer, ale taki pierwszy to sobie zabójcą zagram, why not? Nie jestem zbyt dobry zabójcą, od razu to już mówię, ale traperkiem coś tam robić potrafię. Na pewno nie wypuszczę wszystkich, to wiem, tego jestem pewien. Na pewno jedna osoba przynajmniej mi tutaj zginie. Znaczy, no, w sumie... Tak planuję, nie? Zobaczymy, czy będą NPC dobrze grać, czy coś w tym stylu. Ale tak myślę, że jedną osobą powinniśmy przynajmniej stąd wyjść. Tutaj mam piwnicę, okej. Nie jest zbytnio, gdzie oni jeszcze są. Nikt nie zrobił generatora. Ale to tylko dlatego, że oni już wiedzą, że jest ruina. I ruina jest tutaj, w fajnym miejscu. W fajnym miejscu się ta ruina zespiła. Nie, powiem, że nie. Można ładnie. O, pułapeczkę sobie rozstawić i oni teraz nie przejdą. Nie ma takiej opcji, żeby teren przeszli bez triggerowania tej pułapki. Znaczy są, wiem, że... A, tu silnik zrobił. Wiem, że istnieją takie prosy, które te pułapki umijają, ale myślę, że tutaj na mojej randze takiego prosa nie ma. Nie wiem jaką ma rangę w sumie na killerze, ale jest jakąś taką niską pewnie, nie jest zbyt wysoką. No, zbytnio w to nie grałem, nie gram na killerze, bardziej wolę ocalałem. Dlatego planuję serię multiplayer z tej gry. Ale cóż. No, zobaczmy, tutaj ktoś zrąbał silnik. Ktoś jednak się uparł, żeby naprawiać na ruince. Ale tu się nic nie dzieje, chyba że to nie było tutaj. No, w sumie mogło być gdziekolwiek. Tutaj coś jest. Tak, ktoś mnie wymanewrował. Na pewno obok kogoś przeszedłem. Tu... O właśnie! Tu masz pułapka. Striggerowana. Znaczy striggerowana, no złożyli mi ją. Jednak zauważyli, że ona tu jest. Więc... ustawimy ją teraz już gdzieś indziej. Ale tutaj już wiem, że... ktoś tutaj był. Definitywnie ktoś tutaj był. Oni teraz szukają ruiny. A ja szukam ich. Więc prawdopodobnie oni gdzieś są na rogach mapy. Tu najczęściej się zaczyna szukać na rogach mapy. Ale patroluję generatory jak na razie, bo oni je muszą zrobić. Nie ja. Więc... ja tutaj... nie będę zbytnio się śpieszyć. Wiem gdzie jest ruina, wiem jak mam patrolować. Jako fajnie by było już kogoś znaleźć. Bo na serio. Trochę lipa. Nikogo nie ma przy tych generatorach. Bez kitu. Wszyscy szukają ruiny. A ruina jest sobie tu na dole. Kurde no. Ej, bez kitu nikogo nie ma. Tutaj ktoś był? Cześć, Gizma. Nie ma tak łatwo, widziałem cię. Leka ninja, nie u mnie. Będzie pewnie na materiale później, że he, Camper, ta minuta, ta sekunda, he, ominęłeś, he, like a ninja, he, tak. Leżeć. Nie ma, ta fobia aktywowana. Tutaj niestety nie ma piwnicy. Ale... no... fuck jest dopiero tam. Spoko, dotargam cię tu. O, cześć. Ojcie tepu. Tpiaro. Dotargam cię tu na easy. Potem kopnę ten generator. I postaram się znaleźć tą typiarę. Ona tu biega. A, ktoś zrobił Jenna. Widziałem cię. Widziałem cię. Tak, tak, tak. Widziałem cię, jak się tam czołgasz. Znaczy czołgasz, no kucasz sobie. A? Masz. Jeszcze raz i leżysz. Ojoj, tak się nie robi. Nie gadaj, że ona biegnie po nią. Jak po nią biegnę, to jej dam ściągnąć, kurde. Nie, chyba nie. Chyba po nią nie biegnie. Tu utrzymałem skurcze. Wiesz, czy mi się wydawało? Ona tak nagle przyspieszyła. Nagle przyspieszyła, no spoko. Dzięki za zwolnienie haka. Właśnie tak myślałem, że któryś to z was zrobi. Diana. Nie powiem, że nie. On jest zawiścią z drugą osobę, a was mogę śledzić po śladach. I tutaj już gdzieś jęczysz. No. Cześć. Dobra, wolę, żebyś biegła w tą stronę, bo teraz cię tu machnę i tu mam hak od razu i masz spację.
No i mówiłem, zaspotujemy jedną osobę. Tam zaraz się wrócę. Zabijacie się, tak zabijacie. Ty już masz spację, czyli jeszcze raz cię złapię, bo pewnie cię ściągną. Ale jeszcze raz cię złapię i masz już po gierce wtedy, typiarku. Tak, cześć. Nie ma, już się tutaj próbowała chować. Jej się to nie udało, nie uczycie się na błędach w ogóle. Jeżeli to widziałeś, to się nie uczy. Ej, masz fajną koszulę w sumie, no. Szacun za tą koszulę. Chybnie się przebiłem przez palety, więc dużo ci to czasu nie da. Tamtą typiarę zdjęli, tak jak właśnie sądziłem, że to zrobią. Próbują grać teamowo przynajmniej. Za szybko ta paleta była, mogłem w sumie też ominąć. Ale już wolałem się jakby tą paletą zająć. Okienko. No dobra, przejdę ci przez to okno. Nie wiem, czy to gdzieś pułapki wystawiłem. Ja ją chyba przyniosłem stąd, nie? Bardzo możliwe. Czekaj. Słyszę cię na jękach. Gdzieś ty mi tutaj żeś poszło. Tędy żeś mi poszło. Po jękach cię znalazłem, bo zgubiłem ślady, ale po jękach cię znalazłem. Czekaj, tutaj. Tędy żeś przeszła. Paletę zrzuciłaś! Okej! Okay. Nie wiem czemu, ale spoko. Oni się tam leczą. Tam mnie trochę wymanewrowała. Okno jeszcze poszło na szybkości. Ona ciągle myśli, że jestem idealnie za nią. Nie wiem czemu, poszło w prawo. Nie wiem czemu ona tak aż bardzo panikuje. Jeśli ja już bym zgubił dwa razy, gdyby ona nie zaczęła panikować. Panika w tej grze jest jedną z najgorszych rzeczy. No i już, i leżymy. I leżymy. No chodź, czy ty gdzieś. Gdzieś ty się czuga, że ci podniesiemy. Dobra, chodźcie. Jeżeli ktoś ma latarkę, to się trochę wystawiłem teraz. Ale chyba nikt nie ma. Ruina nadal działa. Dla mnie to jest spoko opcja. Ja cię zaniosę tam. Nie będę sprzedawać ruiny. To się chyba tam ogólnie Jenna na górze naprawiał. Przeszedłem pod paletą. Było trochę głupie. No i jak ma się. Myślałem, że się zaatakowałem, nie mogłem się ruszyć przez chwilę. Dobra, to jest zostawię pułapkę, jakby komuś się przypadkiem chciało przechodzić pod tą paletą w ramach ucieczki. Tutaj na górze ktoś Jenna robił chyba. Co słyszałem. Tak. Ktoś tak blisko był ruiny. Tak blisko. A jednak tak daleko. Ten Jen już się kręcił, więc raczej nikogo nie ma w szafie. Chyba, że ten ktoś już bez kitu tej szafy trochę siedział. Okej. Okay. Tak, ktoś sobie niszczy generatory. Ojoj, oczywiście, że się tam wrócę. Tyle informacji dostaję. Gdzie jesteście? A naprawdę. Nawet nie mam gdzie iść przez to. Widziałem cię. To nie, to była lampa, lol. Żeście gdzieś musiały pobiec. Tutaj mam pułapkę, to sobie po nią pójdę, niż was szukać teraz. To pewnie jesteście na drugim końcu mapy, z tego co wiem. Tam jesteście. Tam jesteście, bo to nie mógł być generator. To było zrąbanie tego. Heala. Ja sobie kopnę. Mi się tutaj w ogóle nie kręcił. No jeciu, ta mapa na ruince. Kurde, super. Super się mapa trafiła. Dobra, gdzie jesteście? Właśnie takie bujanie się tej lampy na górze, myślałem, że oni tutaj siedzą. No jednak nie. Dobra, kopnijmy cię też. Też się tak pomału kręcisz. Już się nawet nie kręcisz. Jeść, naprawdę mało. No, tutaj żeście tego Jenna robili. Ja wam tu teraz kopnę, hehe. Nie jesteście daleko. Mi się po prostu wystarczyliście na teru radiusu. Gdzieś tu jesteście pewnie. To okno mnie wtedy wkurzyło. Więc bardzo chętnie rozłożę tutaj pułapkę. Jeżeli ktoś przejdzie przez to okno i pójdzie w lewo, to okej, okay, jak pójdzie w prawo, no to ma paletę jeszcze, więc prawo to jest taka alternatywna droga. Czekaj, gdzie stąd jest teraz wyjście, bo ja nie chcę na tym oknie przechodzić. A tędy sobie przejdę, pójdę sobie na górę, o właśnie. Tam ktoś gena rąbnął. Ale to nic, tu nie ma przejścia, jest przejście, dobra. Ja się tam przejdę. Ten nadal się leje, ten. Ten nadal ma regres. I tutaj co się dzieje? Chyba nic. Oni nadal szukają tej ruiny. Ktoś był w tym domku. Ale. O, dzień dobry, widziałem cię już. Widziałem Grażynę, ale ty też możesz być spoko. Ciebie jeszcze nie widziałem w tej grze. Pierwszy raz cię widzę. Chodź tu. Już masz raz. Tu jest paleta, ale on chyba wie, że tu jest pułapka. Ja spróbuję go zbejtować na tą paletę. A, jednak nie chciał. Jednak woli biec gdzieś, gdzie palet nie ma. Albo wie, że tam jest ta pułapka. Bo ja już on despotował wcześniej. O! Cześć, haczek.
tą ujmę, co podnieść. Nie mam tu niestety nigdzie ściany, na której mógłbym się przytulić, żeby mnie z latarki nie wzięli. Ale oni chyba nie mają latarek. Z tego co myślę. Nikt nie ma nawet obsesji, więc nie ma nawet obsesji nigdzie. Ty się nadal niszczysz. Tam ktoś coś zrąbał, ale nie widziałem niestety gdzie. Teraz już widziałem. Więc się tam przejdę. Ciebie ściągnęła ta Grażyna pewnie. A, dam wam trochę czasu. Teraz nasadzę tą pułapkę. Pobiegliście w lewo, prawda? Nic nie pobiegliście? Tu jesteś. Cześć. Nie było śladów nigdzie. Grażyna nadal tu stoi? Nie? Nie stoisz tu? Spoko. Gdzieś stoisz na pewno. Nie zostawiłabyś go tak. No właśnie. Mówiłem. Grażynka, Grażynka. Chodźcie tu. Ktoś po ciebie pobiegł chyba, nie? Tak myślę. No. Druga Grażyna. Co trzeba by robić? Grażyna! Come back here! Dobra, nie chcę mi się ciebie gonić. Wrócę po tego typa, bo ktoś go zaraz postawi na nogi. No chodź, chodź, wiem, że chcesz. Ktoś zrobił Jana albo Hila. Chyba Hila bardziej. Dobra, i masz spacju. Spacju, spacju sobie. Ja za ten czas pójdę sobie po innych typiarzy. To pytanie, teraz gdzie oni są? Dwóch powinienem słyszeć. Powinienem. I słyszę. Tu jest gdzieś w szafie. Szafa, na bank gdzieś. Spadła! Co? Typiaro! No, szafa była na górze. Na górze była szafa. Nie na dole. Leżeć! Tam to się poddał? LOL. No to tak jak mówiłem, przynajmniej jednego stąd wyciągnę. A może nawet więcej, może wszystkich zabiję. Przejdę pod paletą, może ktoś mi ją zrzuci, nie? Spoko. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. No i tutaj mamy taki ładny haczyk. Ty chyba giniesz, nie? Ty już chyba wisiałaś dwa razy. Giniesz? Chodź mi pokaż, czy giniesz. Jasne, że giniesz, to już dwóch wyciągnąłem. Wyciągnąłem. Ruina nadal stoi, 5 generatorów. Ja nie wiem, co się dzieje w tej grze, ale survivorsi się naprawdę nie. Takie baby survivors trochę. Ja wiem, że na tej mapie jest ciężko znaleźć ruinę, ale tamten domek się zawsze sprawdza praktycznie. Cześć. Bo się nawet hatchet nie otworzy. Dwa generatory musicie naprawić, żeby się hatchet otworzył. Jejcze. A macie trochę lipną sytuację. Ach, ja też mam trochę lipną sytuację, potem szukaj tego ostatniego survivora. Będzie grać nieco na cicho pewnie. Dobra, leż już mi tutaj. No i chodź, no chodź, no. Gdzieś jakiś dobry haczyk na ciebie znajdziemy. Ogólnie wiesz co? Trochę wam ułatwię. Spróbujecie donieść do tego haka na górze. I dać wam informację, słuchajcie, tu jest ruina. Trochę wam pomogę. Ja nie jestem aż taki zły. Chyba ty się szybciej wyigrujesz, nie? Bardzo możliwe. No właśnie, bardzo możliwe. Bardzo możliwe właśnie, że ty mi się wyrwiesz szybciej. A ja chcę być dobry. Ja chcę być dobry. A ty nie. No to nie. Teraz cię doniosę. Teraz cię na pewno doniosę. Gdzie ty leżysz? Tu leżysz. Dobra, mam cię, typiaro. Teraz cię tam doniosę. Teraz nie ma już. Koniec. Teraz już cię tu doniosę. Grażyna chce blokować. Spoko. Nie wiem, gdzie tyś pobiegła. Nie wiem, na górę biorę. Czy poświęcenie Grażyny coś jej dało? Nie. Dobra, gdzieś ty pobiegła, Grażyna. Na słuch, na słuch. Grażyna. Dobra, rozłożę tą pułapkę, żeby się nie ratowała przypadkiem. Albo żeby się w tą pułapkę wrąbała. To jest bardzo dobre miejsce, kurde, do trapera. Okej, okay, idę stąd. Kopnę sobie Jenna czy coś. Uszkodź generator. Spoko. Hatchet i tak ci się nie otworzy, więc mogę sobie tak pozwolić odejść, że tak powiem. Wyleczyłaś się, spoko. Teraz tylko czekać, aż ona striggeruje moją pułapkę. I powiesić ją obok. Kurde, zrób to. Proszę cię. Striggeruj tą pułapkę. Jest! Wiedziałem, że to zrobi! Wiedziałem, że to zrobi!
Wiedziałem. Ale uwolniła się szybko. To mnie niepokoi, bo się szybko uwolniła. Jeżeli nie splitowała mi tutaj nigdzie. O, na rzeczy ci zaczęło obok. O nie! Sorry, nie kupuję tego. Nie jestem friendly. I wanna win this game. A nawet się nie wyglują, na wieży już przegrali z Kretesem. Bardzo. No i co? 4-0, dziękuję bardzo. Do widzenia. Nie drży się to. Proszę bardzo. A, to więc cóż, trzeba było do my daylight. 4-0, 5 rzędów. Ruinka robi swoje. Nie sądziłem, że aż tak, ale okej. Chciałem jedną osobę przynajmniej stąd wynieść, a wyniosłem 4. Bez litosy zabójca, dziękuję. Zobaczmy, co jeszcze mieli. Co ja miałem, to oczywiście wiecie. Powiem w dolnym rogu, były moje perki przez całą grę. Plus 2, dziękuję, mam 18 rangę, więc to nie jest jakoś. Ło, ale OP typu 18 rangi, no to często mi się tak zdarza. Pierwszy dzień dnia jak zabójca, spoko. Co oni mieli? O, jeden to nic nie miał, zginął jako pierwszy, widzę. A, tu była adrenalinka jakaś, to była właśnie ta. Nie pamiętam, która miała. O, ty masz empatię, self-heal'a. A, to są nowe gracze. Oprócz tego, ten już mógł trochę grać, widzę. Ale to tam. Dobra, ja byłem Camper, a to był pierwszy odcinek z Dead by Daylight. Dziękuję za oglądanie. Cześć.